Semper Fidelis. Zawsze wierny. Laureaci drugiej edycji 2020 roku. Ksiądz Roman Twaruk. Urodził się w 1951 roku w Dąbrowicy, koło Tarnowa. Po maturze wstąpił do Zgromadzenia Księżów Chrystusowców, opiekującego się polskimi emigrantami i Polakami żyjącymi poza granicami współczesnej Polski. Po oficjalnym przejęciu katedry w Kamieńcu Podolskim przez władze Kościoła katolickiego i przywróceniu diecezji kamieniecko-podolskiej, ksiądz Twaruk został mianowany jej proboszczem i rozpoczął dzieło reewangelizacji tej części dawnych Kresów i Rzeczypospolitej. W czasie swojej ponad 30-letniej drogi na Podolu ksiądz Twaruk prowadził i nadal prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz odbudowy zniszczonych, zabytkowych kościołów w obwodach chmielnickim i tarnopolskim. Dzięki jego staraniom dawny blask odzyskały kościoły w Żwańcu, Zinkowcach i w okopach Świętej Trójcy. Jego największą zasługą jest przywracanie świetności kamienieckiej katedrze, w której w latach 1945-1989 działało Sowieckie Muzeum Religii i Ateizmu. Obecnie ksiądz Roman prowadzi prace remontowo-budowlane przy dawnym klasztorze Panien Dominikanek na Starym Mieście w Kamieńcu Podolskim. Prace te wchodzą w skład stworzonego przez niego projektu muzealnego, mającego na celu upamiętnienie męczeństwa chrześcijan i Żydów na Kresach południowo-wschodniej dawnej Rzeczypospolitej oraz zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego jako dawnego przedmurza chrześcijaństwa. Można dziękować tylko tym, którzy tym się zajmują, żeby pamięć o tych ludziach, o tych bohaterach trwała jak najdłużej. Bo mówię, kiedy pamięć ginie, wtedy ginie naród. Prawda? Jan Purwiński, biskup, senior diecezji kijowsko-żytomierskiej. Urodził się w polskiej rodzinie na Łotwie w 1934 roku. W 1961 roku przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął działalność duszpasterską w Dyneburgu, w mieście będącym największym skupiskiem ludności polskiej w Ładgalii. W 1977 roku przyjechał na Ukrainę. Początkowo pracował jako wikariusz, później został proboszczem. Pełniąc duszpasterską posługę w parafii świętej Zofii w Żytomierzu, 15 września 1981 roku objął także obowiązki wikariusza biskupa Ukrainy i Mołdawii. W 1983 roku otrzymał tytuł honorowy osobistego kapelana Jana Pawła II, a w styczniu 1991 roku został mianowany biskupem ordynariuszem diecezji żytomierskiej, która obejmowała wtedy terytorium 8 obwodów Ukrainy. Wraz z utworzeniem w 1998 roku diecezji kijowsko-żytomierskiej stał się biskupem ordynariuszem z kurią w Żytomierzu. Dzięki posłudze biskupa Purwińskiego Kościół katolicki na Żytomierszczyźnie przetrwał najtrudniejszy dla niego okres prześladowań i radykalnego komunizmu. Był on też jednym z pierwszych inicjatorów powstania ruchu polonijnego oraz obrońcą polskiej kultury i historii. Dzięki jego staraniom udało się ocalić polski cmentarz w Żytomierzu, jedną z większych nekropolii katolickich położonych na dawnych Kresach, na którym spoczywają między innymi rodzina Paderewskich, Moniuszków, Dąbrowskich i Czackich. Biskup Purwiński aktywnie bronił też języka polskiego, starając się przede wszystkim, by miejscowi Polacy mogli modlić się w ojczystym języku. Przyczynił się także do powstania kapelani polskiej żytomierszczyzny. W 2011 roku przeszedł na emeryturę. Jednak do dziś bierze aktywny udział w wielu przedsięwzięciach inicjowanych przez miejscowe organizacje polonijne. Za swoją działalność i patriotyzm został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Ines Todryk-Pisalnik i Andrzej Pisalnik. Małżeństwo dziennikarzy z Grodna. Redaktorzy polonijnego tygodnika Głos z Nadniemna na uchodźstwie.
oraz portalu www.znadniemna.pl. Do ich szczególnie cenionych projektów należy cykl publikacji historycznych Dziadek w polskim mundurze. Jego celem jest przedstawianie sylwetek zwykłych ludzi pochodzących z kresów II Rzeczpospolitej Polskiej, których los związany był z polskim mundurem, założonym w różnych okolicznościach historycznych i osobistych. W 2014 roku państwo pisalnikowie wystosowali apel o przekazywanie przechowywanych w domach pamiątek rodzinnych związanych z osobami służącymi w polskich formacjach zbrojnych. W akcję zaangażowali się Polacy mieszkający na Białorusi, w Polsce i w Ameryce. Na podstawie zgromadzonych materiałów państwo pisalnikowie w ciągu 5 lat opracowali ponad 70 biogramów. Zostały one zebrane w wydanym w 2019 roku albumie Dziadek w polskim mundurze. Waldemar Szełkowski od 1993 roku jest nauczycielem historii w gimnazjum imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie. W tym czasie trzykrotnie został wyróżniony w konkursie Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel. Angażuje się w różnorakie projekty edukacyjne, jak na przykład ekspedycja na Syberię szlakiem polskich zesłańców. Od 5 lat Waldemar Szełkowski udziela się w Wileńskim Klubie Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka, którego jest założycielem i prezesem. Celem klubu jest wszechstronne promowanie wiedzy z historii Litwy i Polski, akcentując szczególnie historię Wileńszczyzny, prowadzenie prac i akcji popularyzujących historię wojskowości, zbieranie informacji o polskich żołnierzach i opieka nad miejscami upamiętniającymi. Waldemar Szałkowski jest także autorem ponad 150 artykułów o tematyce historycznej, krajoznawczej, podróżniczej oraz wydanej w 1999 roku monografii Akademicki Klub Włóczęgów Wileńskich. Nagroda postmortem. W tym roku komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu nagrody pośmiertnej Dorze Katznelson, polskiej slawistce, literaturoznawczyni i historyk żydowskiego pochodzenia. W 1966 roku, po powrocie z ZSRR, do którego wyjechała jako dziecko w czasie wojny, Dora Katznelson zamieszkała w Drohobyczu. Na tamtejszym uniwersytecie wykładała literaturę i historię polską. Organizowała też koła nauki języka polskiego i wieczory poezji polskiej. Specjalizowała się w poezji Mickiewicza i pieśni powstańczej XIX wieku. W swoich badaniach dużo miejsca poświęciła losom polskich zesłańców na Syberię po powstaniu styczniowym. Pracę naukową łączyła z działalnością społeczną, utrzymując żywe kontakty z polskimi i żydowskimi ośrodkami na ziemi lwowskiej. Wspierała zarówno polskich weteranów wojny 1939 roku, żołnierzy Armii Krajowej, batalionów chłopskich, jak również Narodowych Sił Zbrojnych, co dobitnie podkreślała, domagając się dla nich emerytur u władz polskich. Była wielką zwolenniczką dialogu i porozumienia polsko-żydowsko-ukraińskiego, a także polsko-litewskiego, dając temu wyraz w swoich wystąpieniach, na różnych spotkaniach, w listach i publikacjach. Walczyła o pozostających na Kresach Polaków, zwłaszcza tych samotnych i schorowanych, o polskie dzieci w sierocińcach i kombatantów. W swych licznych publikacjach i wystąpieniach w kraju i za granicą Dora Katznelson z mocą broniła dobrego imienia Polaków. W 2002 roku została odznaczona medalem Polonia Mater Nostra Est. Wyróżnienie. W 2020 roku wyróżnienie otrzymał Stanisław Srokowski, pochodzący z Kresów poeta, prozaik, dramaturg i krytyk literacki. W swoich utworach nawiązuje między innymi do ludobójstwa, jakiego dopuścili się na Polakach ukraińscy nacjonaliści w 1943 roku. Na kanwie jego opowiadania Nienawiść Wojciech Smarzowski nakręcił w 2016 roku głośny film pod tytułem Wołyń. Stanisław Srokowski związany jest też z ruchem solidarnościowym.
był założycielem NSZZ Solidarność w redakcji Wiadomości i rzecznikiem prasowym NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych we Wrocławiu. Od 1982 roku działał w Solidarności Walczącej, za co w 2010 roku został odznaczony Krzyżem Solidarności Walczącej.